Szczęść Boże, niech będzie pochwalony Jezus Chrystus, Król Polski. Witam Was, kochani, serdecznie w kolejnym naszym spotkaniu tutaj na kanale. Modlimy się o dokonanie się cudu ocalenia Polski od III wojny światowej, jak również od kataklizmów, jak i powodzenia tej naszej zbiórki na pomoc humanitarną dla potrzebujących. Bardzo proszę tutaj o uczestnictwo. Witam również wszystkie nowe osoby, które są tutaj na tych modlitwach, na tym kanale. Przypominam, że moim głównym kanałem jest kanał Naczelnik Państwa Polskiego. Moją misją jest ratowanie życia i zdrowia ludzi, zwierząt, wszystkich istot. Taka jest moja tutaj misja. Zachęcam do wejścia na ten główny kanał. Zachęcam również tutaj do subskrypcji tego kanału, żebyście byli na bieżąco. Jeżeli są jakieś tutaj ofiarne dusze, które będą mogły pomóc jeszcze w tej naszej zbiórce na pomoc humanitarną dla ludzi, dla bezdomnych zwierząt, to na końcu tego nagrania będzie informacja, jak można pomóc. Bardzo chciałbym Was teraz prosić o to, żebyśmy wysłali miłość wszystkim potrzebującym, wszystkim cierpiącym. Więc bardzo Was proszę, wpiszcie teraz wszyscy, kochani, w komentarzu, wszyscy, którzy mnie teraz słuchacie, wpiszcie słowo miłość. Jak będziecie je wpisywać, to poczujcie, jak ta miłość od Was płynie i wypływa do tych wszystkich osób potrzebujących, osób cierpiących, osób, kochani, którym jest naprawdę ciężko w życiu. To jest niezwykle, niezwykle ważne, abyśmy się darzyli tą miłością, abyśmy się wspierali, abyśmy jak najwięcej dobra dawali innym, bo to jest, kochani, najważniejsze. Bardzo, bardzo Was o to proszę. Chciałbym was teraz zaprosić do modlitwy, modlitwa do świętej Rity. O potężna i sławna święta Rito, oto u Twoich stóp nędzna dusza potrzebująca pomocy zwraca się do Ciebie z nadzieją, że zostanie wysłuchana. Ponieważ jestem niegodny z tytułu niewierności mojej, nie śmiem spodziewać się, że moje prośby będą zdolne ubłagać Boga. Dlatego wyczuwam potrzebę, aby mieć ze sobą potężną orędowniczkę, więc Ciebie wybrałem sobie, święta Rito, ponieważ Ty właśnie jesteś niezrównaną od spraw trudnych i beznadziejnych. O droga święta, weź do serca moją sprawę, staw się do Boga, aby uprosić mi łaskę, której tak bardzo potrzebuję i o którą tak gorąco proszę, łaskę ocalenia Polski od III wojny światowej, jak również od kataklizmów, jak i tego, żeby ta nasza zbiórka na pomoc humanitarną się powiodła. Nie pozwól mi odejść od Ciebie, nie będąc wysłuchanym. Jeżeli jest we mnie coś, co byłoby przeszkodą w otrzymaniu łaski, o którą proszę, pomóż mi usunąć tę przeszkodę. Poprzyj moją prośbę swymi cennymi zasługami i przedstaw ją swemu niebieskiemu oblubieńcowi, łącząc ją z Twoją prośbą. W ten sposób moja prośba zostanie przedstawiona przez Ciebie, wierną oblubienicę spośród najwierniejszych. Ty odczuwałaś boleść jego męki, jak mógłby on odrzucić Twą prośbę i nie wysłuchać jej. Cała moja nadzieja jest więc w Tobie i za Twoim pośrednictwem. Czekam ze spokojnym sercem na spełnienie moich życzeń. O droga święta Rito, spraw, aby moja ufność i nadzieja nie zostały zawiedzione, aby moja prośba nie była odrzucona. Uproś mi u Boga to, co proszę, a postaram się, aby wszyscy poznali dobroć Twego serca i wielką potęgę Twego wstawiennictwa. O najsłodsze serce Jezusa, które zawsze okazywało się tak bardzo czułe na najmniejszą nędzę ludzkości, daj się wzruszyć moimi potrzebami i nie bacząc na moją słabość i niegodność, zechciej wyświadczyć mi łaskę, która tak leży mi na sercu i o którą prosi Cię dla mnie i ze mną, Twoja wieczna oblubienica, święta Rita. O tak, za wierność, jaką święta Rita zawsze okazywała łasce Bożej, za wszystkie zalety, którymi uhonorowałaś jej duszę, za wszystko, co wycierpiała w swoim życiu jako żona, matka i w ten sposób uczestniczyła w Twojej bolesnej męce, i wreszcie z tytułu nieograniczonej możliwości wstawiania się, przez co chciałeś wynagrodzić jej wierność, udziel mi Twojej łaski, która jest mi tak bardzo potrzebna,
A Ty, Maryjo Dziewico, nasza najlepsza Matko Niebieska, która przechowujesz skarby Boże i rozdzielasz wszelkie łaski, poprzyj Twoim potężnym wstawiennictwem modły Twojej wielkiej czcicielki świętej Lity, aby łaska, o którą proszę Boga, została mi udzielona. Amen. Kochani, chcę Wam podziękować bardzo tutaj za to uczestnictwo na tej modlitwie i bardzo proszę, wręcz błagam o to, żebyście jeszcze pomogli w tej zbiórce na pomoc humanitarną dla potrzebujących, na niesienie miłości, kochani, do naszych bliźnich. Bardzo Was proszę, chociaż o symboliczny datek, chociaż o symboliczną złotówkę. Informacje, jak można pomóc, znajdziecie na końcu tego nagrania. Ja Wam już, kochani, dziękuję i do usłyszenia już niebawem. Pozdrawiam Was serdecznie.